16:20 już minęła, a to znaczy, że rozpoczynamy drugą część programu Republika po południu. I tymi politykami są pan Michał Urbaniak, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz pan poseł Zdzisław Wolski z Nowej Lewicy. Witam pana posła. Witam pana redaktora, witam telewidzów. Zacznijmy najpierw od spraw związanych z gospodarką. Inflacja jest dostrzegalna na każdej stacji benzynowej, w każdym sklepie, w każdym portfelu. Czujemy to, że chociaż pieniędzy mamy może więcej nominalnie, to kupić za nie możemy już mniej. I słabą pociechą jest to, że ta inflacja występuje właściwie wszędzie wokół nas, w innych krajach również. Większy, czasem mniejszy jest tylko jej poziom. Tarcza antyinflacyjna to jest projekt walki z inflacją, przynajmniej krótkoterminowy rządu na kilka miesięcy. Tam są pewne elementy, które Konfederacji na pewno się podobają. Chodzi o obniżenie podatku VAT na energetyczne towary. To jest szalenie ważne, bo wiąże się to właściwie z całą resztą naszej gospodarki. Panie pośle, pytanie do posła Urbaniaka. Na ile ta tarcza może zadziałać, na ile może przynajmniej przyhamować tą inflację? No, trudno wyrokować tutaj, na ile ona przyhamuje inflację. Na pewno jakoś się radykalnie jej nie obniży. Natomiast no, widzimy tutaj taki w miarę pozytywny krok też ze strony rządu. To miło zobaczyć też, że jakieś tam nasze powtarzanie, mówienie, przedstawianie postulatów gdzieś tam jednak w tym rządzie prawdopodobnie rezonuje. Doskonale rozumiem, że rząd się może do tego nie przyznać i nie mam mu tego za złe. Natomiast no, myśmy mówili o tym, by obniżyć na przykład VAT na energię elektryczną do zera praktycznie, zwolnić tutaj ludzi z VAT-u. I rząd bodaj proponuje, o ile dobrze pamiętam, obniżkę do 5% z 23%. No, dalej jest to krok w jakąś taką pozytywną stronę. No, może nie będzie to obniżka stała, którą myśmy proponowali, ale jest to jednak, chociaż na ten najtrudniejszy okres dotyczący zimy, gdzie tego prądu jednak zużywa się więcej, bo mamy krótszy dzień, zużywa się go też często do ogrzewania, jeśli ktoś ma takie, a nie inne ogrzewanie w domu na przykład, no to jest to jakiś tam pozytyw. No tutaj zawieszenie na przykład opłaty, jak dobrze pamiętam, opłaty przy paliwie na przykład emisyjnej, no wprawdzie opłata wprowadzona przez rząd PiS-u, więc ironia losu, że rząd ją teraz będzie zawieszał, no to też jest dobry kierunek. Obniżenie tutaj też podatku, ile dobrze pamiętam, na samo paliwo, tego podatku dochodowego, to też jest kierunek, który myśmy postulowali. Myśmy postulowali nieco więcej, bo też obniżenie tutaj radykalnie akcyzy i tego podatku, właśnie zniesienie w ogóle opłaty emisyjnej, co pozwoliłoby na obniżenie ceny paliwa, gdy ona oscylowała w okolicy mniej niż 6 zł, gdzieś do okolicy 4-4,30. No to no tutaj możemy mówić o 20-30-groszowej obniżce na litrze paliwa, na przykład tutaj benzyny bezołowiowej 95. Jest to pozytyw, oczywiście. Uważamy, że dalej jest to za mało, żeby też gospodarka dostała takiego impulsu, że ludzie faktycznie odczuliby, że mogą sobie pozwolić na więcej i też no, dzięki temu konsumpcja mogłaby rosnąć. Ale no, widzimy, że gdzieś tam to kiełkuje, że jednak rząd zmienił podejście do inflacji. No, mi tutaj też prezes NBP, pan profesor Glapiński, mówił przecież wcześniej, że nie potrzeba obniżania stóp, podwyższania stóp procentowych, że w ogóle to z inflacją wszystko jest w porządku, a jednak widzimy, że rząd reaguje, więc to jednak w końcu zostało zauważone. Po miesiącach powtarzania, ale jest. Jakie pańskim zdaniem mogłyby być bardziej skuteczne środki, gdyby Konfederacja rządziła, współrządziła, jakich użyłaby narzędzi, żeby to no, niekorzystne z punktu widzenia gospodarki zjawisko, jakim jest inflacja, zdusić? No, tak jak właśnie wspomniałem już trochę szybciej na temat tego, czego jeszcze mi brakuje, czyli nie obniżenia na przykład VAT-u na energię elektryczną do 5, ale do zera. Obniżenie właśnie maksymalne stawki
przy paliwie, czy akcyzy też przy rozumiem, paliwie. To przerwę, panie pośle, bo z tego rozumiem, że po prostu ten kierunek, który jest zaznaczony, tylko bardziej konsekwentnie... A nie tylko czasowo. Mhm. Panie pośle, ale zawsze w tego rodzaju rozmowach, w tego rodzaju projektach pojawia się natychmiast pytanie, jak w takim razie załatać dziurę budżetową, no bo nie wpłyną określone pieniądze do budżetu w wyniku takiego radykalnego obniżenia i tak jak pan mówi, już długofalowego podatku, no to, to jak wytrzyma to budżet i jak tutaj wybrnąć z tego? Mhm. Proszę pamiętać, że w tym momencie też jest szansa na to, że będzie rosła konsumpcja, więc ta dziura budżetowa wcale nie musi jakoś radykalnie nagle wzrastać akurat z tego powodu. Proszę pamiętać o tym, ile jest też zbędnych wydatków centralnych, ile jest funduszy też, które już powstawały, a które niekoniecznie są realnie w sposób efektywny wydawane. Więc tutaj myślę, że jest droga do ukrócenia też pewnych rzeczy. No, trzeba pamiętać o tym też, jak rozbuchaną dzisiaj mamy biurokrację. Chociaż żeby ona nie rosła, to już jest zawsze jakiś tam przyczynek do tego, by dziury budżetowej nie zwiększyć. Więc no, jest tu ileś takich elementów, które musiałyby też zadziałać naturalnie wspólnie. Dobrze, pytanie teraz moje do przedstawiciela Lewicy, do pana posła Wolskiego. Tu poseł Konfederacji mówił o tych działaniach wewnętrznych, wewnątrz naszego państwa, ale wielu ekonomistów, wielu polityków zwraca uwagę, że jedną z wielu przyczyn inflacji, także światowej inflacji, nie tylko polskiej, jest sytuacja związana ze światową energetyką. Niesamowicie duże ceny surowców energetycznych, niesamowicie duże ceny energii elektrycznej w wyniku opłat za emisję CO2. Na to my nie mamy, Polacy nie mamy wielkiego wpływu. Te czynniki nie zależą od nas. Jak sobie w takim razie radzić w tej trudnej sytuacji z tą inflacją? To, co pan redaktor mówi, oczywiście jest prawdą, tylko że w naszym polskim przypadku do tej sytuacji międzynarodowej właśnie rozregulowanie, delikatnie mówiąc, na rynku gazowym, jeżeli chodzi o energię elektryczną, jest faktem i realnego wpływu na to nie mamy. Natomiast musimy to obserwować, reagować na to i na tą sytuację międzynarodową nakładają się nasze własne błędy i grzechy zaniechań. Bo nie na czas zaczęliśmy reagować, jak w wielu innych sprawach prowadzonych przez rząd. Było już oczywiste, że ceny w sposób nieuchronny będą wzrastały. Już wzrastały, a wspomniany tu przez kolegę prezes Glapiński, jak analfabeta ekonomiczny, mówił, przecież nie ma problemu żadnego. Ceny wzrastają, problemu nie ma, bo i płace wzrastają. No i de facto taka sytuacja miała miejsce. Te wypowiedzi by wynikały w moim odczuciu nie z niewiedzy profesora Glapińskiego, bo jest dobrym ekonomistą, tylko z konieczności narzuconej mu z Nowogrodzkiej mówienia w sposób polityczny, żeby uspokajać elektorat prawicy. Doszło to do granic, gdzie już no nie da się tego ukryć, bo każdy z nas, który idzie do sklepu, nie wiem, po bochenek chleba, po ziemniaki, kupuje paliwo na stacji benzynowej, wyraźnie widzi, że te ceny wzrastają. Do wielu z nas zaczyna docierać nieuczciwość rządu, który właśnie, bo to jest temat rzeka, poprzez zwiększanie, a tu miał szczególne upodobanie do zwiększania podatków, do wprowadzania nowych podatków, przepraszam, danin, żeby to mniej drażniło, to nawet zmieniono nazewnictwo i podatki ewidentne zaczęto nazywać daninami. Po to, żeby mieć więcej pieniędzy do rozdawania ludziom, ale ludzie się zorientowali, że rząd jest nieuczciwy, bo
do prawej kieszeni daje, a z lewej kieszeni wyciąga, chociażby poprzez zwiększoną inflację. I do pewnego stopnia rządowi inflacja pasowała w takim znaczeniu bardzo krótkowzrocznym, bo przecież wzrost inflacji to jest i wzrost automatyczny wpływów do budżetu państwa, chociażby z VAT-u, z akcyzy, wielu innych podatków, ale sytuacja zrobiła się bardzo niebezpieczna w tej chwili, już tak to mocno trudno sterowalna, to rząd próbuje gasić pożary, które sam wzniecił. To jest paradoks tej sytuacji. I stąd te działania antyinflacyjne z wielką oprawą propagandową, które jakieś efekty dadzą, bo to trzeba być sprawiedliwym. Natomiast no, w przeciwieństwie do posła Urbaniaka nie mam nadziei, że inflacja się zmniejszy, że to co najwyżej może i w jakimś stopniu spowolni, ale dalszy wzrost inflacji. Bo pamiętajmy, jeszcze tu ani pan redaktor, ani kolega nie wspomniał, że na ceny właśnie nośników energii, a więc w sposób nieuchronny, to jest mechanizm wymuszający wyższe ceny od jakichś towarów wysokospecjalistycznych, aż po najprostsze artykuły żywnościowe, to jest mechanizm, który będzie powodował wzrosty cen, a jeszcze mamy bardzo słabą złotówkę. Rozliczenia, chociażby jeżeli chodzi o ropę, są w dolarach czy w innych przypadkach w euro. Im słabsza złotówka, tym sprowadzanie energii, innych artykułów będzie dla nas droższe. I tu jest konglomerat bardzo niedobry. Panie pośle, gdyby wszystko było tak, jak pan mówi, to rzeczywiście obraz rzeczywistości byłby dość czarny. Nie do końca to tak wygląda. Bo tak z pańskich słów można by mniemać, że jakby rząd polski jest niemalże w 100% odpowiedzialny za sytuację gospodarczą, ale w takim razie czy rząd polski jest odpowiedzialny za sytuację gospodarczą na Litwie, na Łotwie, gdzie inflacja jest jeszcze wyższa niż u nas? Czy jest odpowiedzialny za sytuację w Niemczech, gdzie niebawem inflacja dogoni już poziom inflacji polskiej? Co ciekawe, w przypadku Niemiec, Niemcy w tej chwili importują energię elektryczną z Polski, bo jest tańsza niż na rynku niemieckim. Także obraz jest chyba trochę bardziej złożony niż taki zero-jedynkowy PiS zły. Jeżeli można. Oczywiście, że jest. Zresztą to mówiliśmy, że inflacja nie jest polskim problemem, tylko dotyczy większości krajów, ale chociażby prosty temat. Dlaczego stopy refinansowe dopiero niedawno wzrosły, a nie wzrosły na przykład wiosną? Bo wtedy to był właściwy moment, żeby próbować hamować inflację, wiosną podnieść stopy refinansowe. Wtedy właśnie pan prezes Glapiński nas uspokajał. Nie ma problemu. Przypomnijmy sobie, jak on prognozował, jaka będzie inflacja, jak bardzo się rozminął. Niestety nie możemy... No w ogóle przewidywanie przyszłości to jest jedna z najtrudniejszych dziedzin aktywności ludzkiej. Co, jakbyśmy wiedzieli, co będzie za pół roku, myślę wszyscy trzej, to byśmy zupełnie inaczej sobie poukładali życie. Panowie, przejdźmy do kolejnego tematu. Tego nie wiem. Nie siedzę w jego głowie. Nie wiem, czy wiedział. Przejdźmy do kolejnego tematu, również bardzo ważnego, to znaczy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. No, widać wyraźnie w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej mamy do czynienia, być może tylko z chwilowym, ale jednak odprężeniem, pewną deeskalacją. No, nie widać już takiego szturmu skoncentrowanego w wykonaniu takiego ludzkiego tarana, bo trudno to inaczej nazwać, na naszą granicę. Są tylko próby przenikania mniejszych grup migrantów. Natomiast dochodzą niepokojące sygnały z Ukrainy. I to takiej akcji, zdawać by się mogło, kleszczowej. Z jednej strony informacje o tym, że może ta licząca wiele tysięcy ludzi, grupa migrantów być przepychana przez bardzo iluzoryczną granicę białorusko-ukraińską, granicę, która przebiega przez teren Polesia, słabo chroniony, ale być może
Byłaby to tylko pewnego rodzaju dywersja odciągająca uwagę służb ukraińskich od właściwego kierunku, czyli kierunku wschodniego, gdzie na zagranicą, bliską zagranicą, gromadzą się już duże siły rosyjskie. Siły no, jak najbardziej przygotowane do prowadzenia działań kinetycznych. Co Polska w tej całej sytuacji może zrobić, co powinna zrobić? Też pytanie kieruję do pana posła Wolskiego. No znowu, tak jak przy nadchodzącej w sposób nieuchronnej inflacji, to również co najmniej od wiosny wiedzieliśmy, że do takiej sytuacji na naszej granicy z Białorusią dojdzie. Rząd w zasadzie nie robił nic wtedy, a powinien już wtedy, co zresztą w ostatnich dniach próbuje pan premier i nie tylko rozpaczliwie nadganiać, wykazując wielką aktywność dyplomatyczną. Wtedy należało już w spokoju, mając czas, rozmawiać z innymi krajami w Unii Europejskiej, przygotowywać się razem z naszymi innymi członkami Unii Europejskiej do sytuacji, bo wiemy oczywiście, że to nawet z powodów formalnych nie może być tylko polskim problemem, bo to jest granica polsko-unijna również. Należało też, spodziewając się, oczywiście nie wiedząc jeszcze na jaką skalę to będzie, również ze strukturami NATO rozmawiać i od momentu, jak już zaczęło być ostro na granicy białoruskiej, wtedy wspólnie... Panie pośle, ale pan mówi o czasie przeszłym, a ja pytałem pana o czas przyszły. Tak, dobrze, to było, a nie jest, to już nie mamy na to wpływu. Ja pytam pana o przyszłość. Dobrze, to więc przechodzimy do przyszłości. Wspomniałem o aktualnej aktywności dużo, właśnie próbując zamazać wcześniejsze winy. Znowu wraca pan do czasu przeszłego. Dobra, więc w tej chwili mimo wszystko uważam, że tak jak jeszcze wiele lat temu Polska była głównym krajem od części wschodniej Unii Europejskiej, to już się skończyło. Teraz decyzje będą podejmowane kurtuazyjnie z nami, a tak naprawdę ponad naszymi głowami. I dla nas jest to bardzo dobrze, bo Unia Europejska będzie nas chroniła, nawet jak nie z sympatii, to ze zdrowego rozsądku. Wspomniał pan o Ukrainie. Mnie z wielkim niepokojem przyjąłem dzisiejszą wypowiedź Władimira Zełenskiego. On tak się nazywa. Zełenski, tak, bez N, prezydenta Ukrainy, który obawia się, że 1-2 grudnia będzie zamach wewnętrzny i obawia się wojny z Ukrainą. I to jest już bardzo realne zagrożenie. Jeżeli dojdzie do tego, bo nie do końca wiemy, co prezydent Jelcyn planuje, wtedy wsparcie, być może nie tylko polityczne, nie tylko w sensie jakichś tam sankcji w stosunku do Białorusi albo nawet do Rosji, może nam być bardzo potrzebne i tym bardziej musimy być mocnym członkiem Wspólnoty Europejskiej oraz struktur NATO, bo na razie... No, jeśli chodzi o struktury NATO, to możemy być spokojni. Premier Boris Johnson na spotkaniu z premierem Morawieckim powiedział wprost, że dla Wielkiej Brytanii Polska jest najważniejszym sojusznikiem, najważniejszym elementem NATO. Z tego, co wiem, powiedział być może, ale to i tak nie, są nie, miłe. Nie, powiedział wprost, że także jeśli chodzi o naszą pozycję NATO, w NATO ona nie jest zagrożona. No, panie pośle, oddajmy głos panu posłowi Urbaniakowi. Panie doktorze, bo zapomniałem, że Unia, NATO i jeszcze Wielka Brytania. Oczywiście, że tak, Wielka Brytania też powinna w tym uczestniczyć. Pan poseł Urbaniak, prosimy o głos. Ja mam akurat nieco inną optykę w tej sprawie. Co do działań tutaj nie może Borysa Jelcyna, ale Władimira Putina, to tak, ale sympatyczne. Mały błąd. Mamy tutaj moim zdaniem raczej takie działanie no, eskalujące na tej wschodniej, czy w tej wschodniej części Europy. Moim zdaniem Rosja raczej nie posunie się do tego, by zaatakować zbrojnie Ukrainę. To, o czym tutaj wspomniał pan poseł, ewentualnie do jakichś działań hybrydowych wewnątrz samej Ukrainy, to jest oczywiście bardziej prawdopodobne. Co do działań też, jakie Polska powinna podjąć
jak my się mamy w tej sytuacji zachować. No tak, tu też się zgodzę z jedną rzeczą, że dzisiaj pan premier Morawiecki próbuje ratować sytuację, bo polska dyplomacja przez miesiące praktycznie nie działała. Nie działała efektywnie, nie działo się nic, co mogłoby zapobiegać temu konfliktowi. Tu potrzebne są oczywiście sankcje. Twarde sankcje tranzytowe nałożone na Ukrainę, być może też tutaj rozszerzone o właśnie Federację Rosyjską, ale to już jest moim zdaniem nieco bardziej delikatny temat, ze względu na wielkość też tego no, konkurenta na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi też o kwestię dotyczącą wsparcia innych państw, no, zgodnie z taką starą, dobrą zasadą umiesz liczyć, licz na siebie, to myślę, że jednak powinniśmy oprzeć to nasze bezpieczeństwo o siły właśnie służb polskich przede wszystkim. No bo Frontex praktycznie nie ma siły, jeszcze będzie redukowany. Wielka Brytania, no piękne słowa, miłe słowa tej premiera Johnsona, a jak będzie w praktyce, no zobaczymy. W 1939 też liczyliśmy na Wielką Brytanię i Francję, skończyło się jak się skończyło. Więc nauczeni doświadczeniem po prostu musimy być pewni przede wszystkim swoich sił. Nie przekonuje mnie to, że na przykład Stany Zjednoczone tutaj nawet zwiększą swój kontyngent w Polsce. W porządku, ale moim zdaniem nie powinniśmy opierać na tym swojego bezpieczeństwa jako państwa. Podstawa to polskie służby, tutaj wsparcie też polskich służb, policji, właśnie Straży Granicznej, wojska, które na tej granicy najwięcej pracują i właśnie twarde też deeskalowanie konfliktu. Co mam na myśli mówiąc twarde deeskalowanie, czyli po pierwsze utrzymanie szczelności na tej granicy, jak najszybsze postawienie muru, nie latem przyszłego roku, tylko to powinno być już najpóźniej na wiosnę tego roku, który będzie, 2022. A druga sprawa to właśnie obniżanie też napięcia poprzez no, działania tam, czyli brak działań zaczepno-agresywnych z naszej strony, no bo wiemy, że to może zostać wykorzystane przeciwko nam na arenie międzynarodowej. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj musi też się dziać równolegle, to jest właśnie przekazywanie naszej polskiej narracji na arenę międzynarodową też poprzez tutaj przekazy medialne, które mogą... No z tym ostatnim nasza... punktem to może być to największy problem, skoro sprawa, w połowie polskich to jest gazet... sprawa delikatna. Tak, to jest sprawa delikatna. Natomiast rząd polski też ma narzędzia do tego. Teraz otworzył się TVP Web, który może przekazywać, jak wygląda to z naszej perspektywy. Rosja ma Russia Today, które działa od lat i w ten sposób przekazują swoją wizję świata i to, jak oni uważają, że wyglądają niektóre... Panie pośle, mogę się pochwalić w imieniu naszej stacji. Od lat mamy kanał Poland Daily, angielskojęzyczny, który jest dostępny z całego świata. Angielskojęzyczni ludzie na całym świecie mogą się zapoznać z przekazem, który staramy się, żeby był i obiektywny, i jednak pokazujący naszą ojczyznę, tak jak na to zasługuje. Panowie, ostatnia sprawa, o której chcę z panami koniecznie porozmawiać, to jest kwestia czwartej fali epidemii COVID i podejścia państwa do tej fali. Ja domyślam się, że obaj panowie mają tutaj no, daleko idące różnice, jeśli chodzi o rozwiązania. Na świecie walczy się z tym koronawirusem na różne sposoby. Albo poprzez system restrykcji, sankcji. Mówi się wręcz o przymusie obowiązkowych szczepieniach w Austrii, tak? Czyli to jest taka jedna droga. I droga pozostawienia pewnych kwestii wolności obywateli. Pana posła Wolskiego bym najpierw prosił, jak no, pan walczyłby z epidemią? Chętnie, tym bardziej, że nawet w dniu dzisiejszym 34 pacjentów przyjąłem, w tym bodaj 4 z COVID-em. Także ja to mam do czynienia z tym na co dzień. Czasu za dużo nie mamy. Ale tu musi być parę rzeczy łącznych. Szczepienia, jeszcze raz szczepienia, tak. Ale same szczepienia to za mało. Chociażby z tego powodu, że część zaszczepionych ludzi, no bo tak powiedzmy się szacuje, po upływie 6 miesięcy zaczyna odporność już wyraźnie obniżać i ryzyko kolejnego zachorowania. Ale szczepić trzeci raz, ja już 3 razy byłem szczepiony, zapewne nie tylko będziemy się 4. raz szczepili, to trzeba na to popatrzeć realnie. Ale
znowu jest rozluźnienie. Wydaje nam się, że problemu nie ma. I tu mówię z całą odpowiedzialnością, dotyczy to w tym przypadku osób zaszczepionych, którzy myślą, że skoro są zaszczepieni, to ja już jestem nieprzemakalny. No, takim obiecywano. Takim obiecywano na początku roku, zaszczep się i wróć do normalności. Takie było hasło. Zgoda, zgoda. Jedno drugiego nie wyklucza, ale pamiętajmy, że również, nawet jak ktoś jest zaszczepiony, dla niego ryzyko osobiste jest niewielkie, czy wręcz symboliczne. Mówię o ciężkim przebiegu, tudzież o, no, już nie mówiąc, o zgonach, którym znowu mamy bodajże w tej chwili czwarte miejsce w Europie w przeliczeniu na liczby, no, na jakiś wskaźnik ludnościowy. Prawda? Ale też i pamiętajmy, że te maseczki należy nosić. Tam, gdzie się da, nie wiem, dystans, ręce myć, zachować, gdzie się da pomimo pory roku wietrzyć. No i jednak dochodzimy do klubu programu. Nasz rząd w ostatnich dniach, znowu jak ta ofensywa dyplomatyczna, o której mówiliśmy, w tej chwili wykazuje nadaktywność, spotykając się o dziwo z klubami opozycji, z którymi się spotkał po to, żeby się spotkać, żeby ustalić, że będziemy rozmawiali dalej bez konkretnych deklaracji. Prawdopodobnie w tej chwili się skończyło, bo trwało spotkanie tak zwanego zespołu roboczego. Z wielką przyjemnością chciałbym, żeby i z satysfakcją dowiem się, co ustalono. A zdaje się, że dołączyła do nas w tej chwili pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, czy się słyszymy? Tak, tak, słyszymy się. No to być może nam coś powie. Pani poseł, ostatnie słowo na temat pomysłów na walkę z COVID-em. Jak to wygląda ze strony... Nasze pomysły już nie szybko skończę, choć mamy czasu. Przedstawialiśmy... Panie pośle, pozwólmy wypowiedzieć się teraz pani poseł. Bardzo proszę, z zainteresowaniem wysłucham. Witam państwa bardzo serdecznie. No, szanowni państwo, przed chwilą zakończyło się spotkanie zespołu roboczego, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych formacji politycznych. No, trwało, jak państwo widzicie, dosyć długo, bo ponad prawie 3 godziny. Każda z formacji politycznej przedstawiła swoje propozycje, oprócz niestety Platformy Obywatelskiej, która nie zgłosiła takich przed spotkaniem, także nie mieliśmy możliwości zapoznania się. No niemniej jednak w trakcie spotkania były przedstawiane różnego rodzaju propozycje. Generalnie na tym etapie doszliśmy do pewnych ustaleń, mianowicie, że zostanie w poniedziałek przedstawiony projekt ustawy o ustawie tak zwanej kompensacyjnej, która będzie regulowała kwestie odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne. Z poszczególnych formacji politycznych kierowane były pewne uwagi co do tego projektu, który pojawił się już kilka miesięcy temu. Zwrócono uwagę, że również w tym projekcie powinna się uwzględniać kwestie zgonów, który mógłby ewentualnie wystąpić po zaszczepieniu, a także żeby zweryfikować kwestie wielkości tych odszkodowań. Pojawiła też propozycja, aby dać możliwość testowania, taką dowolność testowania osób, które no, w swojej pracy zawodowej mają kontakt bezpośredni z innymi osobami. Chodzi tutaj przede wszystkim o pracowników ochrony zdrowia, o przedstawicieli służb, policji, straży, czy też nauczycieli. I propozycja Ministerstwa Zdrowia była taka, aby te osoby miały możliwość bezpłatnego testowania przynajmniej raz w tygodniu. Proszę państwa, przenosimy się teraz do Sejmu. Pan wiceminister Waldemar Kraska referuje treść tego spotkania. Ustawa, jak powiedziałem, w poniedziałek pojawi się w tej takiej czystej formie, jeżeli chodzi o fundusz kompensacyjny. Tutaj wszystkie strony zgadzały się, że jest to bardzo ważne, aby te osoby także, które w tej chwili się wahają, czy się zaszczepić, miały twardy już dowód na to, że jeżeli ewentualnie powstaną jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały także jakąś rekompensatę za te tak zwane NOP-y, które mogą powstać po podaniu szczepionki. Drugim tematem, którym także wszystkie partie i osoby będące na programie się zgodziły, to jest wprowadzenie dobrowolnych testów dla osób, które mają duży kontakt z
innymi ludźmi. Mówię tutaj o pracownikach służby zdrowia, mówimy o pracownikach oświaty, ale także administracji, czy też innych służb, na przykład pracownicy komunikacji miejskiej. To będzie w formie rozporządzenia, aby taki pracownik mógł wykonać bezpłatnie na swoją prośbę taki test. Także nie będzie od razu włączany w kwarantannę, bo widzimy, że w tej chwili także ten mechanizm, kiedy mamy skierowanie na test, wtedy wchodzimy w okres kwarantanny, odstrasza Polaków od robienia tych testów, więc chcemy, aby właśnie w tych grupach, które mają dość duży kontakt z ludźmi, można taki test wykonać i tutaj była pełna zgodność. To wprowadzimy oczywiście rozporządzeniem. Była oczywiście dyskusja polityków, czy to ma być test genetyczny, czy antygenowy. Zostawimy to ekspertom i myślę, że tutaj konsultanci się w tej kwestii wypowiedzą, jakie testy powinny być wykonywane, żeby one miały jakąś wartość medyczną. I trzecią rzeczą, o której też doszliśmy do porozumienia, to jest to, aby dla pracowników niemedycznych, którzy w tej chwili pracują w oddziałach covidowych, tak jak to było w poprzedniej fali, także przyznać pewien dodatek do płacy. Prawdopodobnie będzie to dodatek jednorazowy. Mówimy tu o personelu, który także uczestniczy w procesie terapeutycznym, czyli na przykład panie salowe, administracja, sekretarki, kiedy właśnie pracują na tych oddziałach covidowych, a są zaliczani do personelu niemedycznego. I to były trzy kwestie, które zgłosiłem na początku, bo tak jak sądziłem, będzie tutaj pełen konsensus i zgoda. Następnym tematem, który poruszyliśmy, i tutaj już niestety nie było jednomyślności, to jest temat obostrzeń certyfikatu covidowego, jak go wprowadzić, gdzie go respektować, kto to ma przestrzegać. Więc tutaj akurat nie było już jednomyślności, koła miały różne na to poglądy. Także pojawił się taki szczególnie z Koalicji Polskiej, aby zapłacić za wykonanie szczepionki, czyli kto się zdecyduje na wykonanie szczepionki, żeby dostał za to pieniądze. Tutaj też nie było tej jednomyślności. Dlatego my wysłuchaliśmy wszystkich kół parlamentarnych. Na następnym spotkaniu przedstawimy nasze propozycje, co ewentualnie w tym kierunku powinniśmy zrobić. Myślę, że ten taki wspólny sygnał, który wypływał, że powinniśmy w dalszym ciągu w tej chwili zdecydowanie przestrzegać, ale także egzekwować te obostrzenia, które już w tej chwili obowiązują. Jesteśmy w tej chwili prawdopodobnie na szczycie lub ewentualnie w okolicach szczytu czwartej fali, więc myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy przerwali ten łańcuch epidemiologiczny właśnie tymi prostymi i bardzo tanimi metodami, czyli maseczką, dystansem, czy też dezynfekcją. I to na to rzeczywiście wszyscy kładli duży nacisk, dlatego także będziemy jeszcze w dalszym ciągu rozmawiać ze służbami, aby zdecydowanie zwiększyły działania kontrolne. Następne spotkanie przewidane jest w najbliższym czasie. Myślę, że ta formuła jest dość dobra, aczkolwiek dość długo trwało to dzisiejsze spotkanie, ale chciałem, żeby wszystkie strony miały możliwość wypowiedzenia się, także była dyskusja, więc myślę, że to jest pierwsze takie robocze spotkanie, ale bardzo konstruktywne. Dziękuję bardzo. Co z projektem dotyczącym pracodawców? Tu będziemy o tym oczywiście dyskutować. Ten temat, tego tematu właściwie nie było, nie był poruszany, ale pojawił się taki wątek, który jednak nie miał ogólnego konsensusu, żeby coś takiego wprowadzać. Panie redaktor, chcemy, aby te projekty, które są kontrowersyjne, były przyjmowane w pełnej zgodzie i z aprobatą wszystkich klubów. Dlatego będziemy się starali do pewnych rzeczy przekonywać, aby wszystkie siły polityczne w parlamencie także się za tym opowiedziały. Panie ministrze, jednomyślności, przepraszam, że tylko
pan, żeby dobrze rozumiem, to nie będzie żadnej ustawy, żadnych obostrzeń, żadnych paszportów. Pani redaktor, no nie ma takiej ustawy, żeby ona była przyjmowana zawsze w jednomyślności. Bardzo rzadko to się zdarza, ale myślę, że ta większość musi być w parlamencie dość duża. Panie ministrze, dlaczego dobrowolność testowania, a nie obowiązek testowania, jeżeli ktoś pracuje na przykład w szpitalu, w szkole, w sklepie, tam gdzie ma styczność z ludźmi? No właśnie. To jest narażenie Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, to spotkanie miało na celu, abyśmy wypracowali wspólny konsensus. I taki był, żeby było to w sposób dobrowolny. Aczkolwiek były głosy, żeby wprowadzić przymus. Ja też uważam, że powinniśmy to robić w sposób dobrowolny. Kto chciałby się przetestować, czy to będzie raz w tygodniu, czy dwa, to też czekamy na opinię ekspertów, żeby ten test był rzeczywiście wiarygodny. To będą testy darmowe. Jeszcze nie wiadomo, czy one będą właśnie genetyczne, czy antygenowe. To zdecydują eksperci. Dobra, a kwestia tych wchodzenia w kwarantannę. Rozumiem, że dopiero po wyniku testu pozytywnego ludzie będą objęci kwarantanną. W przypadku tego testu, kiedy podejmujemy sami decyzję, żeby się przetestować, nie będziemy automatycznie włączani w kwarantannę. Dlaczego to nie będzie dotyczyło osób niezaszczepionych? Czy dlaczego osoby niezaszczepione mają być zwolnione z kwarantanny przed wykonaniem testu? Znaczy te testy będą możliwe do wykonania nie tylko dla osób, które są niezaszczepione. Ale dlaczego nie ma rozgraniczenia pomiędzy osobami zaszczepionymi a niezaszczepionymi? Panie Roże, jeżeli będzie taka kontrowersja, myślę, że w rozporządzeniu to przekażemy. Tutaj nie rozmawialiśmy o szczegółach. To będzie w rozporządzeniu, na pewno będzie skonsultowane z ekspertami i na pewno pana ciekawość, panie to, że zapewnimy. Realnie, panie ministrze, dojdzie do sytuacji, w której ktoś, kto będzie miał podejrzenie COVID i nie będzie zaszczepiony, będzie mógł normalnie funkcjonować i chodzić po ulicach. Dlaczego? No bo nie będzie objęty kwarantanną w myśl tego rozwiązania, panie o którym pan mówi. No to rozwiązanie jest dla tych osób, które nie mają żadnych objawów, a chcą się po prostu wykonać test. I to wychodzimy naprzeciw wszystkim postulatom poszczególnych kół i klubów parlamentarnych, no które dobrze, się wodziły. Kiedy będą te osoby wchodziły w okres kwarantanny? Rozumiem, jak będzie potwierdzony... Będzie dodatni wynik testu, będzie wtedy kwarantanna. Ile będzie wynosiło oświadczenie kompensacyjne w tej ustawie i dlaczego rządowy projekt, który był w styczniu już gotowy, ogłaszany przez resort zdrowia, czekał tyle miesięcy, żeby teraz, nie wiem, było jakieś porozumienie? Panie redaktorze, sytuacja jest dość prosta, ponieważ ta ustawa zawierała także inne paragrafy, które nie były związane z funduszem kompensacyjnym, na to nie było zgody klubów. W tej chwili chcemy, żeby była to czysto ustawa o funduszu kompensacyjnym. Ile? Do 10 000 do 100 000 te propozycje? Będzie przedstawiona, pani będą, będzie, same, będą przedstawione kwoty. Myślę, że to też będzie jeszcze podlegało procesowi legislacyjnemu i to... Ale to będzie zupełnie nowa ustawa, tak dobrze rozumiem, i od nowa złożona do Sejmu. To nie będzie praca nad tą, która jest zamrażarce? Będzie to nowa ustawa. Ale dotycząca tylko powodowych szczepionek. Bo tego w tym pierwotnym projekcie nie było, odszkodowania. Czy w tym nowym projekcie pojawi się również odszkodowanie za śmierć po szczepionce? Panie, że no to akurat jest temat dość skomplikowany, ponieważ myślę, że ja nie jestem akurat prawnikiem, prawda? Jeżeli chodzi o odszkodowania, to w ustawie kompensacyjnej będzie podejmowały decyzję pewien zespół, prawda? Także tam nie będą prawnicy, to będą głównie medycy, prawda? A tutaj, jeżeli odszkodowanie za tak zwaną śmierć po podaniu szczepionki, jest kwestia, komu przyznamy to odszkodowanie. Więc myślę, że tutaj najlepszą drogą, według mnie oczywiście, było postępowanie sądowe, żeby tak jak w przypadku spadku, to zadośćuczynienie przekazać, nie wiem, żonie, osoby, z którą mieszkam, dzieciom. No, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Prawdopodobnie nie, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze do dyskusji. To też zostało było dzisiaj poruszane. Przepraszam, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ile osób zmarło po podaniu szczepionki? Ile osób zmarło według Państwa danych? Została nam garstka czasu. Dosłownie prosiłbym o krótkie, jednozdaniowe podsumowanie. Pan poseł Wolski. O, nie słyszymy. Włącznik głosu. Już. Dużo dobrych zapowiedzi, natomiast spóźnionych, na pół gwizdka, bo miało być krótko. Jeżeli chodzi o zgony, w których przodujemy, zrozumiałem z wypowiedzi pana ministra, że dotyczy to zgonów na COVID. Nie, ale zgonów mamy... na NOP. Z tego, co ja zrozumiałem. Tak. Przepraszam. Pan poseł Urbaniak. No, to są na szczęście bardzo sporadyczne i oby tu nie było. Dobrze, to pan w takim poseł razie... Urbaniak. Dziękuję. Oby jak najmniej zgonów i na COVID, i na NOP-y. Natomiast tak, dobrze, że sprawa będzie w końcu w jakikolwiek sposób uregulowana dotycząca właśnie niepożądanych odczynów podszczepiennych, bo to jest też pewnie rzecz,
sprawie wielu osób zniechęca do tego, żeby się zaszczepić, dlatego że no, kto ma brać odpowiedzialność za to, że ktoś korzysta z takiego, a nie innego preparatu, a on zadziała w sposób na przykład tragiczny. No bo różne sytuacje mogą się oczywiście dziać. I mniejsza skala, tym naturalnie lepiej, ale jednak trzeba to uporządkować. Cieszy mnie to, że będzie możliwość też takiego dobrowolnego wykonywania testów w sytuacji, kiedy ktoś czy jest szczepiony, czy nie jest szczepiony, no bo skoro wiemy, że nawet jeśli jest się zaszczepionym, to pani poseł, ostatnie dosłownie zdanie. Paszporty szczepionkowe, którym jestem absolutnie przeciwny. Szanowni Państwo, no podejmujemy rozmowę na temat zwiększenia tych działań, zintensyfikowania działań, które być może będą się wiązały z pewnymi restrykcjami dla naszego społeczeństwa. Dlatego potrzebna jest zgoda ponadpartyjna i to spotkanie dzisiejsze miało taki cel. I wierzę, że już dzisiaj udało się wypracować te trzy elementy, bardzo ważne. Natomiast kolejne spotkania to jest też kwestia przedyskutowania tych kontrowersyjnych, które mogłyby rodzić pewien opór społeczny. Będziemy chcieli rozmawiać, pozyskać tutaj wsparcie pozostałych formacji politycznych po to, aby nie dochodziło do niepotrzebnych jakichś tam protestów, bo jeżeli dojdzie do tego, że pewne rozwiązania ustawy przejdą głosami również partii opozycyjnych, to wierzymy w to, że wyborcy tych partii nie będą protestować. Jak będzie, zobaczymy. Na razie dziękuję bardzo Państwu za wypowiedzi dla naszej stacji. Pani Józefa Szczurek-Żelazko, pan poseł Zdzisław Wolski i Michał Urbaniak byli moimi i Państwa gośćmi. Kłaniam się nisko. A w Telewizji Republika już za chwilę Michał Trzeciński i serwis informacyjny.